Cześć. Nie tak dawno byliśmy świadkami, kiedy policja atakowała strajkujących rolników, protestujących rolników w Warszawie gazem łzawiącym. I nie wiem czy wy, ale ja na przykład zaczynałem sobie zadawać pytania: Ale co to jest za gaz? I czy ten gaz czasem nie jest szkodliwy dla zdrowia, wbrew temu, co się mówi, co się pisze, że to jest tylko gaz pieprzowy? No niestety nie jest to gaz bezpieczny, i w tym filmie dzisiaj pokażę Wam, czego oni dokładnie używają. Jakiego gazu, co to za gaz, jakie skutki uboczne powoduje, powiem Wam też, jak się zabezpieczyć na przyszły raz, bo wiem, że w tym tygodniu też są szykowane protesty rolników, więc dla zdrowia. Zwykłych obywateli, nie tylko rolników, bo to nie tylko rolnicy przecież protestują, lepiej się zabezpieczyć, tak, żeby nie być narażonym na skutki uboczne, bo to jest naprawdę pieruństwo niesamowite. Pamiętacie te sceny, zobaczcie. No i policja tutaj używa pewnego gazu. I tak moi drodzy, zacznijmy od tego, jak to jest, według policjanta, użyć gazu wobec innych ludzi, wobec obywateli. Informacyjny serwis policyjny wiadomości dla policjantów i pracowników. To jest bardzo istotne. Posłuchajcie, czy wiesz, że policjant może użyć ręcznego miotacza pieprzu wobec osoby stawiającej bierny opór? Czy policjant może użyć ręcznego miotacza pieprzu wobec osoby stawiającej bierny opór, na przykład stawiającej swoim ciałem przejście, kurczowo trzymającej się ławki czy, lub barierki? Słuchajcie, Tak. W przypadku takiego zachowania policjant po wcześniejszym, bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia środków przymusu bezpośredniego może zastosować ręczny miotacz pieprzu. Ręczny miotacz pieprzu jest standardowym wyposażeniem policjanta i stanowi jeden ze środków przymusu bezpośredniego. Jego działanie nie wywołuje, słuchajcie teraz uważnie, bólu fizycznego czy też trwałych zmian w organizmie. Udowodnię wam w tym filmie, że taki gaz powoduje naprawdę skutki, czasem i śmiertelne dla człowieka. Ale za to silny i przejściowy dyskomfort w postaci pieczenia w drogach oddechowych i oczach. Mimowolne zamknięcie oczu, łzawienie, podrażenie spojówek, zaczerwienienie składniki miotacza są naturalne, niechemiczne. Słuchajcie teraz. Uwaga! Po zastosowaniu ręcznego miedacza pieprzu. To znaczy, w przypadku kontaktu osoby z substancją drażniącą zawartą w pojemniku, miejsce podrażnione należy spukać dużą ilością bieżącej wody? Nie. Najlepiej tego wodą, moi drodzy, nie... nie nawet nie dotykajcie tego wodą, tylko fajnym sposobem jest y, mleko albo sól fizjologiczna, ale o tym Wam powiem później. Osoby podrażnione muszą mieć dostęp do świeżego powietrza. Symptomy? powinny ustąpić po 45 minutach od podrażnienia, to też jest kłamstwo. I słuchajcie, pamiętaj! Policjant ma prawo użyć ręcznego miotacza pieprzu wyłącznie w celu przywrócenia zachowania zgodnego z prawem. Jeżeli będziesz wykonywać polecenia policjanta, wówczas jedynym środkiem przymusu bezpośredniego mogą być kajdanki, zakładane w celu bezpiecznego doprowadzenia do jednostki policji. Po ich założeniu policjant nie może użyć miotacza pieprzu. Jeżeli w twojej ocenie policjant, słuchajcie teraz, to jest bardzo ważne, jeżeli, w twojej ocenie, policjant zachował się niezgodnie z prawem, to nie zachowuj się wobec niego agresywnie. Nie atakuj, nie wyzywaj, złóż na policjanta skargę lub zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. I teraz, moi drodzy, bardzo ważna informacja. Bo ci policjanci na tych protestach w Warszawie używali tego miotacza gazowego pieprzu wobec osób, które ich nie atakowały. To oni jako pierwsi wychodzili z inicjatywą użycia tego, a to jest zasadnicza różnica, bo tam wśród tych ludzi mogły być osoby, dla których ten środek mógłby nawet powodować śmierć nawet śmierć bo jest to nie dla każdego bezpieczne. Ten policjant nie wie, kto jest. Po drugiej stronie nie wie z kim się spotyka, tym bardziej, że ta osoba go nie atakuje, a tutaj jest jasno napisane, że tylko kiedy ta osoba idzie agresywnie na policjanta. Jak ja widziałem te wszystkie sceny, to tam w większości oni sami biegali za tymi ludźmi. Oni sami biegali, więc to jest sprzeczne z tym, co tam jest napisane, i wobec tego. Powinny zostać wyciągnięte naprawdę bardzo takie, już rygorystyczne konsekwencje dla tych osób, bo tak robić nie można. I teraz zobaczcie, pokażę Wam, czego oni dokładnie używają. Ale na początku, to jest tak z historii: różne były przetargi. Przetarg na 18 tysięcy ręcznych miotaczy pieprzu dla Policji, bliski finału, to było w 2020 roku. Tutaj widzicie drugi przetarg, kto dostarczy Policji prawie 22 tysiące ręcznych miotaczy pieprzu. I to jest ten miotacz pieprzu. Komenda główna policji zleca dostawy 30 tysięcy ręcznych miotaczy pieprzu. To jest to samo. I to jest, moi drodzy, dokładnie to, czego używa polska policja obecnie. To, co tutaj widzicie: policja Magnum, Pepper spray, formuła MPG, strumień. To działa tak. Jak widzicie na tych filmach niektórych, no to działa tak przede wszystkim. To ma barwę, taką brązową barwę. To jest po to, że osoba, która została spryskana tym gazem, już ma na swoich ciuchach znaki, jest brudna, więc policjant wie, że jakiś tam rzezi mieszek, że on już był opryskany. Nie? Poza tym, jeśli ten strumień przez policjanta jest kierunkowany gdzieś, to on na pewno nie poleci na tego policjanta z powrotem, bo on jest tak, jak powiedziałem, ukierunkowany. Najczęściej jest to taka konsystencja żelowa, że ona sobie po prostu leci przed policjanta. I on, gdzie wyceluje, tam trafi. No tak, jest ten gaz stworzony, żeby nie leciało z powrotem na policjanta, czyli jest to taki silny strumień, i on leci przed policjanta, więc on sobie kieruje. To tak jak na strzelnicy sobie celuje i sobie strzela tym gazem do ludzi. No? Tylko, że problem jest taki, że tak jak było napisane w tej notce policyjnej, oni mogą użyć tylko i wyłącznie tego, kiedy jest atak ze strony agresora, czyli ktoś atakuje policję. No ale to co powtarzam, w tym proteście może były takie sytuacje, ale było ich bardzo mało. Najwięcej sytuacji to były takie sytuacje, gdzie to policjant biegał z tym gazem. Nie wiedząc nawet, czy osoba, która oberwała od tego, nie ma alergii, czy nie bierze jakichś silnych leków, środków, czy nie był na jakichś zabiegach, więc każdy kto ucierpiał, powinien złożyć. Do powinien złożyć zażalenie, powinien iść do lekarza, wziąć jakiś świstek, obdukcję cokolwiek i coś z tym zrobić, bo to nie jest bezpieczny gaz. I teraz tak, jak podają media, bo ja sobie to sprawdziłem, na przykład portal Medical Progress, wpływ gazu pieprzowego i łzawiącego na nasze zdrowie, jak gazu zawiący i pieprzowy wpływają na nasz organizm? Posłuchajcie sobie przede wszystkim do tych wszystkich ministrów, którzy tym kierują, do tych wszystkich komendantów, do tych wszystkich policjantów. Do tych wszystkich poszkodowanych, jak gazu zawiący i pieprzowy wpływa na organizm. To substancja bardzo, bardzo drażniąca górne drogi oddechowe i powodująca, że ludzie kaszlą i kichają. Niektóre osoby po rozprzestrzenieniu substancji odczuwają bóle w klatce piersiowej przez wiele dni i tygodni po ekspozycji na chemikalia. A oni tam napisali, że przez 45 minut, nie? 45 minut lekkie uzawienie. Gaz zawiący i spray pieprzowy mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób z astmą i innymi reaktywnymi zaburzeniami płuc, ponieważ czynniki drażniące mogą wywołać u nich atak. W wyniku kontaktu z wymienionymi gazami może nawet rozwinąć się niebezpieczna choroba płuc POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, która zajmuje czwarte miejsce na świecie wśród chorób najczęściej wywołujących zgon. Choroba stopniowo ogranicza przepływ powietrza, co znacząco utrudnia swobodne oddychanie. Gazy takie jak łzawiący i pieprzowy drażnią błonę śluzową, czym prowokują ją do zwiększenia ilości produkowanego śluzu, a gruczoły odpowiedzialne za tę produkcję zaczynają nadmiernie się rozrastać. W wyniku tego dochodzi do zapalenia, które w następstwie może doprowadzić nawet do POHP i przedwczesnego zgonu. Gazu zawiący i spray pieprzowy mogą powodować poważne, długoterminowe uszkodzenia. Oprócz podrażnienia płuc, nosa i oczu, istnieje nawet ryzyko paraliżu, a w skrajnych przypadkach śmierci. W przypadku zastosowania w bardzo bliskiej odległości od oczu, spray pieprzowy może prowadzić do uszkodzenia nerwów lub erozji rogówki. A duże ilości gazu mogą poparzyć skórę. Jeszcze Wam taki jeden artykulik przeczytam. Czym jest gaz pieprzowy? Gaz pieprzowy to. Laktymator, czyli uzawiący bojowy środek trujący, potocznie zwany gazem pieprzowym, używany do samoobrony w sytuacji zagrożenia. Jego substancją czynną jest kopsaicyna do 15% w formie oleożywicy. Gaz pieprzowy nie wywołuje bólu, działa poprzez wywołanie uczucia silnego pieczenia, które połączone jest z trudnościami w oddychaniu i utrzymaniu otwartych oczu. Powoduje dezorientację u osoby nim porażonej. Gaz pieprzowy posiada działanie drażniące, które odczuwa się na skórze, oczach, śluzówkach i układzie oddechowym. Gaz zdecydowanie w większości przypadków nie wyrządza krzywdy na zdrowiu, ani nie zagraża życiu napastnika. Choć odpowiednio użyty gaz pieprzowy nie wyrządza trwałej szkody na zdrowiu osoby nim potraktowanej, to w niektórych przypadkach jego zastosowanie może być niebezpieczne. Pryskanie gałki ocznej napastnika z bardzo bliskiej odległości może doprowadzić do erozji, rogówki, zaćmy, a nawet do całkowitej ślepoty. Ponadto gaz obronny może wywoływać potencjalnie śmiertelną niewydolność oddechową u osób, Cierpiących na astmę lub alergię. I to, że oni piszą, bo tak, wbrew temu, co się mówi, ten gaz nie jest tak bezpieczny. Bo są ludzie, wśród protestujących, są ludzie, którzy nic nie zrobili, którzy tylko biorą udział w legalnym proteście i którzy mogą oberwać tym gazem, i mogą nawet umrzeć, albo mogą stracić wzrok. A ci policjanci używają tego bezmyślnie. Jak ja widzę te wszystkie, widziałem te wszystkie filmy, to wszystko. to oni tego używają bezmyślnie. A teraz dam Wam radę, jako osoba, bo jestem osobą, która brała udział. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu protestach żółtych kamizelek we Francji, w Paryżu. Robiłem nawet transmisję na żywo. Ja wiem, jak ten gaz działa, chociaż tam to nie był ten pieprzowy akurat. Tym nie oberwałem, ale oberwałem tym takim e, łzawiącym, i to było paskudne. Czyli tak, posłuchajcie uważnie, na przyszły raz, jak już tam pójdziecie. Koniecznie, koniecznie, to jest konieczność. Pójdźcie, jeśli nie posiadacie w domu, pójdźcie do jakiegoś sklepu, jakiegoś supermarketu sportowego, kupcie sobie jakieś okulary pływackie albo. Albo narciarskie, cokolwiek. Zależy, jaka cena. Kupcie nawet najtańsze, bo to jest bardzo przydatne. I to sobie wszystko gdzieś tam w pecaczku trzymajcie. To jest po to, żeby wam pomóc, żeby nie było takiego cierpienia i żeby było bezpiecznie dla Was. Druga sprawa, to najlepiej jakby każdy zaopatrzył się w jakąś maseczkę. Najlepiej z takimi filtrami. To są maseczki przeciwgazowe, to są maseczki już takie bardziej zaawansowane, to sobie zakładacie, filtry tam się wkręca, ale jeśli ktoś nie ma pieniędzy, to chociażby, chociażby taką zwykłą budowlaną, jakąś w takim sklepie budowlanym są takie maseczki, że tam sobie zakładacie na, na twarz. Ona oczywiście... Nie chronią tak w 100% jak te bardziej zaawansowane, no ale lepsza taka niż żadna, nie? Do tego koniecznie sól fizjologiczna, że gdyby dostał się ten gaz do oczu, no to wtedy sobie przemywacie oczy tą solą żadną wodą. No, o mleko też ciężko gdzieś tam na strajkach, więc sól fizjologiczna, jakieś okularki i maska. Te trzy rzeczy są. Naprawdę niezbędne. Do tego jakaś lepiej jakaś czapeczka, żeby coś na głowę nie spadło. Najlepiej to jakiś kask, no ale dobra, no to już nie będziemy popadać w jakieś tam już takie zaawansowane wariactwo, no ale jakaś czapeczka chociażby, coś, nie? Więc to sobie weźcie, bo wiem, że teraz protesty będą kolejne i nie czytajcie tego, co tam mówią, że to jest tak nieszkodliwe, a nawet gdyby, to jest to bezprawne, bo jest to bezprawne wobec osób, które niczego nie zrobiły, bo te osoby, większość z tych protestujących niczego nie zrobiła złego a latanie z tym gazem za nimi jest po prostu bezczelne. Ja już pomijam fakt, że rzucanie kamieniami przez policjantów czy tam kostką brukową jest bezczelne i jest nie do przyjęcia, no ale to już inna strona medalu, nie? Tam przecież większości tych wszystkich protestujących no to kurczę jakoś dziwne trafem po większych lub mniejszych śledztwach. Okazywało się, że jednak to byli funkcjonariusze lub jacyś inni tacy dziwni, szemrani goście. Każdy policjant, który chce użyć takiego gazu, musi go używać wtedy, kiedy on jest w niebezpieczeństwie, kiedy osoba jest agresywna. A jeśli już użyje, powinien to robić z głową, bo ja nie mówię, żeby on tego nie używał bo to jest policjant i czasem, czasem powinien tego użyć, ale wobec ludzi, którzy faktycznie chcą zrobić coś złego. A jeśli by się okazało, że ktoś ma astmę, ktoś ma jakąś chorobę, no to już inna para kaloszy, no bo wtedy to już jakieś dochodzenia, śledztwa, kary i tak dalej. Oczywiście to nie zwalnia tego napastnika z odpowiedzialności karnej, no bo on na przykład zaatakował policjanta, ale najgorsze jest to, że jeśli osoba, która niczego nie zrobiła, oberwie gazem, i stanie mu się coś złego wobec tych wszystkich skutków ubocznych, to ta osoba później zostanie na pastwie losu. Nikt tej osobie nie pomoże. Dlatego już teraz powinno coś tutaj w tym kierunku ruszyć, powinny być jakieś wytyczne dla policjantów, żeby tak tego bezmyślnie nie używali, bo naprawdę kiedyś dojdzie do tragedii, tylko że oni mają to głęboko gdzieś. I tutaj powinno być inne prawo, powinno być zmienione prawo używania tego. To powinno być tylko wtedy, kiedy naprawdę on czuje zagrożenie, a nie żą sobie bezmyślnie, że osoby tam były, które niczego nie zrobiły. Na pewno wśród was, osób, które tego teraz słuchają, byli. Obywatele, którzy tam poszli, którzy naprawdę nie złamali prawa, i oberwali tym gazem. I to jest bezprawne. To jest bezprawne, to jest niedopuszczalne, bo to tak jakbyście sobie szli chodnikiem i nagle idzie policjant i sobie psika w was gazem. No przecież to jest niedopuszczalne. Napiszcie, co o tym sądzicie, jeśli możecie, to możecie gdzieś udostępnić, bo są te protesty i nie chcę, żeby było jakieś cierpienie, żeby były jakieś łzy, jakieś skutki uboczne. I no, policjanci to są dobrzy policjanci oczywiście, ale są też tacy niedobrze. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.